Proszę pana, kiedy dowiedział się pan, jaką rolę w całej wojnie odegrała Wingman? No to właściwie dopiero z książki angielskiego autora Winter Bothama. Który to był rok? To był 1974 rok. Czyli o pełnej roli Enigmy dowiedział się pan, mając lat 70. Tak. 70 lat, tak jest. Zapamiętałem go jako raczej niepozornego i bardzo skromnego człowieka, który nie rzucał się w oczy i zupełnie nie zwracał na siebie uwagi. Nigdy mi nie przyszło na myśl, że mam przed sobą człowieka, który w moim odbiorze bardziej przyczynił się do zwycięstwa nad Hitlerem, aniżeli wszystkie armie. Enigma? Enigma to była maszyna szyfrująca z okresu II wojny światowej. Nie, nie, to jest właśnie facet, który rozszyfrował szyfr w tym w Anglii, nie? I jak tak się nie mylę, to matematyk, tak. Bydgoszczy. I to... A czym była Enigma? To był szyfr taki do Niemców. Chociaż wie pani, co to była Enigma? Kod Enigmy. Kojarzy mi się z wojną. Tak czy nie? Tak. Jaki szyfr? Polacy mają tu olbrzymie zasługi na skalę światową. Ja w ogóle nie mam pojęcia, ja tak szyję, haftuję. No ale niech będzie. No i wiem, że oni złamali ten kod i się tym jakby no wsławili, tak?